wam dzisiaj, my z Wizu Wizualnie, witam was tym razem w Guild Warsie dwójce, dawno tego nie było, chociaż ostatnio nawet było z Nameczkiem. I w sumie też dlatego się loguję dzisiaj, żeby to nagrać, bo ostatnio wyskoczyła mi informacja, że tam mam do rozdania punkty i bla 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 bla, jest cały ten nowy system, który jest zrobiony inaczej, wygląda ładniej jakby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zalogowałem się na chwilę, żeby zobaczyć dokładnie, na czym polega ten system i móc określić, czy moim zdaniem jest on na plus, czy jest on na minus. Nie zawsze to, co się świeci, nie zawsze to, co wygląda ładnie, jest dobre, a że ostatnio narzekam na Guild Warsa, więc tym bardziej byłem skłonny, żeby powiedzieć, że o, jest wreszcie coś, co mi się podoba, żeby nie być monotonny w tym swoim marudzeniu. Ale okazuje się, że ta monotonność w marudzeniu jest mi jak najbardziej pisana. A więc przejdźmy do tego, co mi się nie podoba. Po pierwsze, to jest coś, co już pewnie zauważyliście, czy ja zauważyłem na ostatnim nagraniu, nie wiem. Nie pamiętam, co ja wtedy dokładnie mówiłem, jak precyzowałem swoją wypowiedź, ale muszę ponownie zakupić skille, które już miałem kupione, czyli muszę po raz drugi wydać punkty na to, co jest takie troszkę słabe, bo kurka, już raz to robiłem, nie? Już miałem wszystkie odblokowane skille na każdej postaci, więc teraz jak muszę to zrobić jeszcze raz, to jest takie, no tanie, z braku lepszego określenia. Jest to tanie zagranie, bardzo. Nie wiem, czy to są na konto, czy na postać. Ale jeżeli to jest na konto, to mi się w tym momencie właśnie zaczynają kończyć, a miałem sporą nadwyżkę po zrobieniu wszystkiego na wszystkich postaciach, więc z jednej strony okej, bo wreszcie jest coś do roboty, z drugiej strony już raz to zrobiłem, więc to nie jest, że jakiś nowy content czy coś nowego do roboty, tylko muszę to zrobić jeszcze raz. Wow! Szczególnie, że mają system, w którym było pokazane, co kto ma, więc przenosząc się na nowy system, mogli spokojnie to transferować, więc jakoś nie. Szczególnie bolesny, jeżeli ktoś tak jak ja celowo odblokowywał wszystko na każdej postaci. Siadał, zdobywał te skille i odblokowywał wszystko. No ale dobra, to jest szczegół. Druga rzecz to jest... gdzie to tutaj sprawdzić? A jest, tutaj. Build postaci. W poprzednim buildzie było tak, że... w poprzednim builderze tych traitów, dokładnie. Trzymajmy się terminologii. Tych drzewek jest tak naprawdę 5, o ile dobrze pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy tym razem mieć wybrane tylko 3. 3 są aktywne, z których sobie jakiś tam build składamy. Wcześniej mogliśmy rozdać kompletnie bezsensowne punkty na 5 drzewek, ale tak, żeby nam to pasowało, że na przykład potrzebujemy tylko z pierwszego tira jakieś różne rzeczy, więc rozdajemy na wszystkie 5 drzewek, zostaje nam nadwyżka punktów, więc pakujemy w coś, co nam się wydaje interesujące i w ten sposób testujemy jakiś build, ten czy inny, czy no w ogóle coś kminimy, nie? Dobra. Nie jest to najgorszy pomysł. I mamy wszystko tutaj, Deadly Arts, Critical Strikes, Shadow Arts, Acrobatics i Trickery. Wszystkie te rzeczy mogliśmy ogarniać. Teraz możemy ogarniać tylko 3. Maksymalnie tylko 3. Co więcej, wcześniej było tak, że daję sobie tutaj punkt, kolejny punkt i nie wybieram żadnej z tej rzeczy, bo mnie one nie interesują. Kolejny punkt, więc to mi się automatycznie odblokowuje. Kolejny punkt to żadna z tych rzeczy nie. Potem tu i wybieramy tu. I teraz zastanawiamy się, a może jeszcze weźmiemy to i weźmiemy coś z dołu, albo 3 rzeczy z dołu. Teraz możemy wziąć tylko, jak widzicie, po jednej. Jednej z każdego tira. Z każdego poziomu tylko jedna rzecz jest do wzięcia. Nie mogę wziąć na przykład tego i tego zamiast tego. I w tym momencie pojawia się problem, bo bardzo zostały ograniczone na każdej postaci możliwości stworzenia ciekawego builda. Są tylko takie... no wszystkie buildy teraz robią się podobne, bo jest tylko parę opcji wyboru. Tak naprawdę to zmieniamy lekko posmak przyprawy na naszym daniu, które sobie budujemy. A traity i te wszystkie buildowe rzeczy były ciekawie rozwiązane w Guild Warsie. Mi się to podobało, chociaż prywatnie uważałem, że jest to zbyt słabo zrobione, że jest niewystarczająco rozwinięty element gry. Że tam brakowało. I oni to jeszcze teraz ograniczyli. To jest taka rzeź praktycznie do zera inwencji graczy. No więc smuteczek, smutałkę troszkę. Co więcej, bardzo mi się nie podoba, jak to zostało przez twórców przedstawione. Dokładny cytat w wolnym tłumaczeniu moim, więc niedokładny cytat, jest taki, że tak, zdajemy sobie sprawę, że jest mniej opcji wyboru,
ale to oznacza, że każdy wybór ma większe znaczenie. Jak oni przeszli do tego, od tego, że zabierają graczom wybór, do tego, że wybór przez to ma większe znaczenie? No nie, wręcz odwrotnie. Wybór nie ma większego znaczenia, bo wtedy wybieram z tych samych rzeczy, z których mają wybór inni gracze, nieźle mówię, bo wtedy też wszyscy gracze mieli z tego samego wybór. Ale teraz jest mniejsza pula rzeczy do wyboru. To oznacza, że wszystkie buildy będą sobie bliższe. To oznacza, że co bym nie robił, będę mniej oryginalny, bo jest znacznie mniejsza liczba możliwości buildów do zrobienia, a to oznacza, że na co mi wpadnę, to ktoś na to też wpadnie znacznie łatwiej niż na moje poprzednie buildy. Bo ja wszystkie buildy budowałem sam, później porównywałem z tym, co się robiło w internecie i stwierdziłem, wtedy podejmowałem decyzję, czy to, co się dzieje w internecie, nie jest przypadkiem lepiej pomyślane niż to, co ja zrobiłem i czy mogę to coś z tych elementów przerzucić do swojego buildu. Jeżeli mogę, to nie zastępowałem swojego buildu w całości tym, co było w internecie, tylko jakby robiłem sobie notatki. Tu nie mam sztyletów. Uczyłem się na cudzych błędach. I czasem to było tak, jak na przykład na moim elementaliście, że różnica była tam jakiegoś jednego traita i dwóch skilli, co w praktyce skończyło się tak, że przetestowałem do bólu to, co miałem, przetestowałem to, co sugerował internet i wybrałem trzecią opcję, którą sobie wymyśliłem, a może zrobię coś takiego. I tak się to kończyło w moim wydaniu. A teraz tej opcji nawet w ogóle nie ma. Nie da się tego zrobić, bo wszyscy będą mieli to samo. Jak macie pierwsze trzy rzeczy wybrane, to już macie ograniczony build do naprawdę detali. I tak będziecie szli we wszystkie możliwe opcje. Z wyborem, czy na przykład jak biega na pistoletach, to w tą, jak na sztyletach, to w tą. No, ilość wybranych możliwości jest naprawdę ograniczona. I w tym momencie zastanawiam się, czy myślenie nad buildami ma jakiś sens, czy naprawdę to nie jest tak, że człowiek powinien się załadować na stronę jakąś internetową, ściągnąć sobie build, wklepać go i grać tak jak wszyscy, bo po co wymyślać swoje rzeczy, jak okazuje się, że cokolwiek nie wymyślę, to na 99%, jeżeli to jest sensowne, jeśli nie na 100%, to jest dokładnie coś, co obecnie funkcjonuje w mecie, albo nie zauważyłem lepszej opcji, która jest w mecie, więc mogę się zalogować i wybrać coś z mety. Meta. Więc jak mi napisał ostatnio ktoś w komentarzu, nie pamiętam, kto to napisał, ale pozdrawiam. Nie wiem, czy to był Hubert, czy to był Niewiernus, czy to był Nemeczek. Ktoś mi zarzucił komentarzem, że najlepsza opcja, jaką teraz Guild Wars ma dostępną w grze, najlepszy feature jest taki, że się naciska Escape i jest tutaj coś takiego jak Exit to Desktop. I faktycznie to wygląda, że to jest dalej najlepsza opcja w tej grze. A to jest problem, bo ja już się pogodziłem z tym, że Guild Wars 2 nie jest i nigdy nie będzie sequelem Guild Warsa. To jest całkowicie inna gra. Ona ma wspólną tylko nazwę. I z tym się już pogodziłem, to mnie dalej boli, ale dobra, przeżyłem to, przeżyję to dalej. Więc traktuję to jako całkowicie inny produkt. I problem jest w tym, że ten produkt, który był dobrym produktem, chociaż to nie był Guild Wars, którego ja chciałem. Ale no, nie można mieć wszystkiego, nie? I teraz się okazuje, że ten dobry produkt się pogarsza z update'u na update, bo twórcy uznali, że takim będzie wygodniej ogarniać wszystko, cały balans, bo po co oni mają się męczyć, jak można ograniczyć graczom opcje i tylko z tych ograniczonych. Nie to, żeby balans się poprawił, bo z tego co wiem, balans wcale nie skoczył do góry. Nie ma jakoś lepszego zbalansowania i zbilansowania obecnie istniejących rzeczy. Nie, po prostu zostały ograniczone, więc co kilka bardziej opiniętych pomysłów zostało wykluczonych całkowicie. Do tego oglądałem ostatnio filmik Wooden Potato, którego od dłuższego czasu nie oglądałem, bo po prostu drażni mnie ten jego hip hip hura optymizm względem ArenaNet, ale on, podobnie jak ja, się otrzaskał i zaczął powoli marudzić, co mnie zdumiało, jak ostro on jedzie po ArenaNet, szczególnie, że są podejrzenia, którym ja bym dawał wiarę, że ArenaNet go lekko sponsoruje. Nie, lub bardziej lekko sponsoruje. Nie wiem, czy już go nie sponsorują. czy przymknęli oko na to, co on gada, wychodząc z założenia, że ła, dobra, zróbmy się niewidzialni. Odwrotnie trzeba było zrobić. I czy przestali go sponsorować, czy przymykają oko na jego marudzenie, bo no
jedzie ostro po tym, co się dzieje. Najpierw po dodatku, że ta cena to jest w ogóle kosmos, ale dość delikatnie, trzeba przyznać, mu to powiedział. A teraz jechał po levelowaniu postaci. To jest coś, co mi się bardzo podobało, co twierdzę, że Guild Wars miał jako jedną z najlepszych rzeczy do momentu, aż nie wprowadzili, jak to się nazywało, New Player Experience, NPA. Tak. W momencie, kiedy weszło New Player Experience, na ten temat marudziłem, jeżeli ktoś nie oglądał tych filmików, to marudziłem w ten sposób, że został zmieniony system odblokowywania skilli, został zmieniony system levelowania postaci, teraz co level, jak walnie mi tutaj ding, a może mi walnie, bo gram, więc może za chwilę to zobaczycie, to dostanę skrzynkę z nagrodą, tak jak w koreańskich MMO. Gratulujemy Ci, brawa! Niepełnosprytny chłopczyku, masz nagrodę za to, że udało Ci się wbić poziom. I nie liczy się to, że jesteś mocniejszy, że masz lepsze umiejętności itd., itd., itd. Nie, trzeba Ci jeszcze dać nagrodę, bo inaczej to się nie zauważysz. Bez nagrody nie zauważysz, że to, co zrobiłeś, jest wartościowe dla Ciebie, nie? Okej, dobra. Jak to lubi. Jakoś mi nie przeszkadza to wybitnie, ale czuję się za bardzo głaskany po główce. Ale to może ja, dobra. Dla tych, którzy lubią być głaskani po główce, to jest okej, więc nie twierdzę, że zrobili coś złego, po prostu twierdzę, że nie trafili w mój gust. To nie jest narzekanie na zasadzie, że zrobili coś głupiego. O, krap, nie tego chciałem użyć. Wow! Kraj ty! Luzik. Tak, i patrzcie tutaj wszyscy. Ja wiem, że to jest event i... Come on, jestem nie... Była użyta niewidzialność. Dlaczego mnie one atakowały dalej? Tak jak teraz. Użyję sobie niewidzialność. Czy nie zdążyłem? Nie ma... To było dziwne. Nie mogłem użyć tego. Dobra, cofnę się po skrzynkę i... Będzie z głowy. O czym to ja mówiłem? Nie mogę tego użyć, bo jest contested. O czym to ja mówiłem? Aha, że nie do końca podobają mi się wszystkie zmiany, ale levelowanie to było coś, co mi się oryginalnie w Guild Warsie bardzo podobało. I przez NPA zostało to zepsute. I problem jest też taki, że zmienili historię postaci, to znaczy poprzesuwali kolejnością misji. Chyba nawet jeden z ostatnich filmików, jaki nagrywałem o Guild Warsie 2, jest o tym, że teraz te filmiki, teraz te misje są bez sensu. Bo na przykład idziemy na misję z kimś, kto ginie, i to ma być rozrywająca serce scena, chociaż my widzimy tą postać po raz pierwszy, więc jest troszkę ząb. Po chwili się okazuje, że nie dość, że widzimy tą postać po raz pierwszy, to w następnej misji idziemy z nią jeszcze raz, chociaż ona zginęła teraz przed chwilą, więc co, ona się respawni tak jak my, jest nieśmiertelna? Jakieś takie zmiany w ten desen, coś bajera, nie? Ale nie, okazuje się, że w kolejnej misji, trzeciej z rzędu, dopiero ją poznajemy. Więc zmienili kolejność misji. Nie dość, że zmienili kolejność misji, to jeszcze przestało to mieć sens. Już mogę. Jest ten czas tutaj. Podnieśmy go. Drewniana skrzynka zrobiona z drewnianych ziemniaczków. Yeah, pile of soiled essence. Nawet nie pamiętam, co to było. Prawdopodobnie jakiś krapowaty składnik do craftu. No ale. I zrobili jeszcze jedną rzecz, która mnie wnerwiała strasznie, ale myślałem, że tylko mnie wnerwiała, więc ponarzekałem na nią trochę, nie dostałem odzewu na forum, więc uznałem, że dobra, że może się mylę, może jest nie tak źle, jak mi się wydaje, ale okazuje się, że Wooden Potato to wyłożył w sposób, którego nawet nie dostrzegłem, bo tak szybko zrezygnowałem z tej zabawy. Bajer jest taki, że uprościli strasznie wszystko, co mnie wnerwiało, no ale dobra, jak są ludzie niepełnosprytni, dla których ta gra, jedno z najłatwiejszych MMO ever, była za trudna, to dobra. Jeżeli im to uprościli, no okej. Ale jeszcze zrobili taki motyw, że nie można iść na misję, jeżeli się nie ma wymaganego poziomu, żeby nie było za trudno, za proste i tak dalej, i tak dalej. Dobra, obojętnie. I oprócz tego, że trzeba mieć wymagany 10 poziom, żeby iść na 10-poziomową misję, to jeszcze tą 10-poziomową misję ułatwili. Także idąc z beznadziejnym sprzętem, kompletnie nieprzygotowanym, nie mając kupionych skilli itd., itd., będąc na tym 10 poziomie, po prostu przejeżdża się przez wszystko jak taran, bo wszystko jest tak proste. Więc zmusili gracza, żeby był wystarczająco mocny, żeby sobie poradzić z misją w starym
jakby systemie, po czym zmienili, uprościli system. Więc teraz dla wszystkich jest to tak proste, że jeżeli ktoś nie ma problemów z koordynacją, z ogarnianiem przycisków autoataku, to ta misja będzie dla niego mega, mega prosta. Więc większość graczy, dla których to będzie pierwsza styczność z Guild Warsem 2, odniosą wrażenie, że to jest gra dla niepełnosprytnych, że ta gra jest piekielnie prosta i będą się nudzili, bo nic w tej grze nie będzie stanowiło dla nich wyzwania. Nie wiem, czy uprościli dungi, czy nie, bo dungi to była jedyna rzecz, która stanowiła jakie takie wyzwanie dla ludzi, którzy nie mieli ich ogranych na 100 sposobów. Jeżeli ktoś wiedział, jak robić dungi co do zakrętu, to to nie było trudne. Ale jeżeli ktoś chodził po raz pierwszy, no to było ostro. Do niedawna było tak, że wszystko w tej grze było mega proste, nawet fraktale do któregoś poziomu, oprócz dungów. Jeżeli zmienili dungi i uprościli dungi, to teraz nie ma w tej grze żadnej rzeczy, która stanowi jakieś wyzwanie. Z tym, że dungi same w sobie nie są... jak to powiedzieć po angielsku, chodzi mi to słowo po głowie, po polsku niezbyt. Nie czuje się człowiek nagrodzony za robienie dungów, bo nie ma rzeczy poza skinami do odblokowania, które można odblokować teraz przez PvP. Nie ma rzeczy w dungach, które nagradzałyby gracza. Nagroda to jest troszkę hajsów, bezsensownych i niepotrzebnych graczowi, chyba że zbieramy na gemy, ale są lepsze miejsca do farmienia kasy. Jakieś tam greeny, jakieś tam blue ogólnie, troszkę maców i... No i było nie było, można równie dobrze iść gdziekolwiek indziej, na przykład na VVV i w tym samym czasie co na dungu wyfarmi się znacznie więcej surowców o znacznie większej wartości. Więc dungi w tym momencie są tylko po to, żeby odblokować sobie skiny z dungów, jeżeli ktoś nie lubi robić PvP, bo PvP jest teraz ponoć sensowniejszym systemem odblokowywania skinów, bo przy okazji się robi kilka innych rzeczy, które są bardziej wartościowe. Więc... Okej... Okay. Zabrali już naprawdę wszystkie opcje. No, jak widzicie, zginąłem dopiero sam idąc na misję, która była troszkę jakby mocniejsza niż ustawa przewiduje, ale zginąłem też dlatego, że gadam i się za bardzo nie skupiam na graniu. Bo tak to bym sobie... zrobił niewidzialny, zwiał, ukrył się, poczekał na cooldown tego, przyzwał ich i ogólnie powalił się trochę. Czy kiedyś się już nad tym zastanawiałem, czy to jest mechaniczne? Bo to tutaj stoi, nie mogę tego oznaczyć, to się nie rusza, znaczy się nie chodzi, bo rusza głową, zaraz się ruszy, ale nie wygląda jakby było mechaniczne, pomijając, że wygląda paskudnie na mojej grafice. Nie ogarniam co to jest, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest coś takiego. Przez to można przejść? Tak, przez to można przejść, wrogowie też przez to mogą przejść. Nie, czemu mi go odznaczyło? Więc tyle mojego mamrotania na ten temat. Muszę obadać kolejne, bo zmiana systemu trade'ów i skill to nie jest jedyna zmiana, która została wprowadzona w tym dodatku. W tym update'cie, więc muszę obadać pozostałe rzeczy, żeby powiedzieć, czy jest coś jeszcze beznadziejnego, czy nie jest najgorzej. Bo pierwsze wrażenie było w miarę... relatywnie optymistyczne, ale od tego czasu widzę jego czaderska proca. Od tego czasu mi się pogorszyło. Dziękuję wam za uwagę i hej! Przelogowałem na inną postać, żeby zobaczyć jak to jest z tymi skillami, traitami. Więc... Ha. Training. No i faktycznie, jest brak skilli. Ale chyba to jest na, nie na konto, tylko na postać. Bo z tego co pamiętam, tam miałem poniżej setki tych punktów do rozdania. Więc to jeszcze nie najgorzej. Ale to i tak jest w sumie przykre. Się człowiek namęczył, żeby to wszystko odblokować i teraz musi jeszcze raz lecieć. Ale przynajmniej są ładne nowe obrazki. Spirit Weapon Training. Signet Training, Meditation. Naprawdę? Potrzebny jest trening, żeby używać sygnetów? Meditation Training, Consecration Training.
Shout Training. Dlaczego popielać do shoutów? No, no okej, okay. Żeby gdzieś byli, tak? Zeal, Radiance, Valor, Honor. To jest prawie ten sam rysunek. To wygląda jak szkic do tego rysunku wyżej. Nie wiem, czy widzicie, to są dokładnie linie poprowadzone, dorysowali jeszcze skrzydełka i dodali detale, ale tak poza tym to jest ta sama poza, tylko ten jest przechylony. Nawet broń jest tak samo trzymana, tylko minimalnie inna. Niby dwułapnie tu jednoręcznie, ale to jest detal photoshopowy. Nawet na ramiennik. Okej. Okay.